Uczniowie szkół podstawowych z trzech gmin sąsiadujących z Wodzisławem Śląskim mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na trasie dom-szkoła. Wystarczy, że wyrobią sobie elektroniczną kartę i wpłacą na nią symboliczną złotówkę. Z kolei w wakacje będzie obowiązywała inna promocja, która obejmie starszych uczniów i osoby dorosłe. Paweł Jędrusik. Z promocji na bezpłatne przejazdy z domu do szkoły i odwrotnie mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych z trzech gmin – Gorzyce, Godów i Lubomia. Myślę, że każde rozwiązanie, które tamten budżet domowy jakoś reperuje, to po prostu daje jakieś tam dobre korzyści. Zasady są proste. Trzeba wyrobić elektroniczną kartę, na której zakodowany jest bilet miesięczny. Jeżeli uczeń posiada już taką kartę plastikową, która pozwala na uzupełnianie biletu zdalnie, to nie musi jej kupować. Jeżeli jej nie posiada, musi ją nabyć za 10 zł i następnie za złotówkę doładować ją. Jak tłumaczą władze powiatu wodzisławskiego, takie rozwiązanie wprowadzane jest po to, aby lepiej skomunikować oddalone od Wodzisławia Śląskiego miejscowości i wyrównać szanse uczniów z mniejszych miejscowości. Komunikacja w powiecie wodzisławskim od wielu, wielu lat jest bardzo dobrze poukładana. W okresach, w których inne PKS-y upadały, PKS Raciborski, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat, ma to w bardzo dobry sposób poukładane. Jeżeli zostały zaproponowane tego typu rzeczy, to na pewno ma to sens. To nie jedyne zmiany, bo kolejne promocje zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Wtedy za 29 zł z przejazdów autobusami PKS Racibórz na terenie powiatu wodzisławskiego będą mogli korzystać wszyscy chętni. W dzisiejszych czasach wiadomo, że każdy się liczy jak z jakimiś pieniążkami, a z drugiej strony też dbamy o środowisko. Ja będę miał taniej jeździć autobusem, to ja nie będę odpalał mojego samochodu. Bilety jednorazowe w PKS Racibórz kosztują od 3 do 6 zł, a miesięczne od ponad 68 do ponad 186 zł.